naprawdę. Nie się w stanie patrzą. Rosalia! To ty, no ki? Dobra, a my tu w międzyczasie się obrobiliśmy. Zobaczcie, już wszystko praktycznie poskładane. No, zabezpieczałem przyczepę i postanowiliśmy trochę inaczej. Postanowiliśmy jechać na noc i przenocujemy gdzieś na dziko w drodze. No kochani, 19.39, ruszyliśmy. Kierujemy się w stronę Włoch, ale będziemy musieli gdzieś przespać na dziko. Może przy autostradzie, może w jakimś camper parku, zobaczymy. Co jeszcze? Nie mogliśmy wyjechać i już nie nagrywaliśmy tego wszystkiego, ale generalnie Hiszpanie rzucili się, odpięli nam przyczepę. Sami. Ja podjechałem tylko samochodem. Sami ją przepchali, sami ją, słuchajcie, przypięli. Ja mogłem sobie tylko ręce do kieszeni wsadzić, ale nie, no, muchas gracias dla nich, naprawdę. No, super, super sympatyczni, naprawdę. No, mega, jesteśmy mega zadowoleni. I tak w ogóle środowisko tutaj tych ludzi jest w ogóle wszystkich. Tak, wszyscy sobie pomagają. Naprawdę rzadko gdzieś się zdarza, zawsze ktoś podejdzie, zapyta się, czy, nawet jak nie potrzebujemy przepychać przyczepy, to zawsze ktoś podejdzie się, zapyta w swoim języku. Tak, rzadko kto mówi po angielsku, a jeden gościu mówił, jeden, tak, no dobra. No, ja tylko znam, no hable español, tak, muchas gracias, jak nie wiem, muy bien. Jak ktoś mi powie, co to jest buen hood, to buenos días, tak. Wiem, że dobrze, dobra taczka, sprawdziłam. No, to dobrze, tak. No. Dobrej drogi myślałam, ale okazało się, sprawdziłam w tym, ale trochę to inaczej brzmi. No ale powiedzmy, że nie wiem, dobrej drogi jest inaczej po hiszpańsku. No, w każdym razie będę musiał na bieżąco decydować, gdzie śpimy. I to jest takie coś, nie lubię takiej niepewności, ale no tak będzie najlepiej, że wyjedziemy po prostu w ten sposób, bo chcemy przyjechać jeszcze w godzinach od otwarcia kempingu pod Turynem. Także no właśnie, jedziemy na kemping pod Turynem w tej chwili. Już prawie 21, my tak sobie jedziemy przez Katalonię. A jeszcze miałem taką refleksję, że generalnie tym autem jadę tak średnio 10, nawet 20 km na godzinę więcej szybciej, jadąc w ten sam sposób. I podejrzewam, że przyczyna jest taka, że po prostu ono szybciej przyspiesza, jak zwolni. No i na przykład nie słabnie w ogóle na podjazdach. Obtady Barcelona, to jest napisane. Rozdział 23. Dwór Malfoy. No, my wracamy do naszego Harry'ego Pottera. Spojrzał na i słuchamy dalej insygnii śmierci. Się pani przyjrzy, to zobaczy jego bliznę. A tutaj ta dziewczyna, to ta szlama, co się z nim krzyk. Hermiono! 22.12. Jesteśmy przed Francją i tu wypatrzyliśmy kampera, który ciągnie samochód z tyłu, czyli odwrotność trochę naszego wariantu, bo my samochodem ciągniemy kemping. Coś, nie czuję tego, nie wiem, wytłumaczcie mi w komentarzu, co ma to takiego innego niż tak naprawdę ciągnięcie autem przyczepy. Nie wiem, może czegoś nie zauważam. Tutaj ci poszli już spać, właśnie zaciągnęli, pogasili światła. A tu jest obolały Dydek. Cześć Dydek, obolały. Co mnie klepiesz? Uwaga, 3, 4 i... Zostań idolem z podniesionym czołem na okładkach gazet. I długo w tym towarzystwie nie trzymamy. Widzicie, zobaczcie, tutaj jest taki szlaban, który się otwiera, żeby wypuszczać auta ze stacji benzynowej. To sugeruje, że tu często musieli uciekać z paliwem, nie płacąc. Zatankowaliśmy, stoimy, a ten szlaban jest zamknięty, nie wiem. Może zatrąbić albo coś? Nie wiem i co? Otworzył się, widzicie, działa, czyli trzeba trąbić, słuchajcie. W ogóle zobacz, jak się wyłamał. Widzieliście? W drugą stronę się wyłamał, nie na piątkę. Co za mera. Godzina 23 i minęliśmy taki napis Francia, więc jesteśmy we Francji. No ale to jest Francia napisane, no. Jedziemy w ciemno, w miejsce, w którym jeszcze nigdy nie byliśmy, w nocy. Droga jest wąska miejscami bardzo. Progi zwalniające, słabo się jedzie, ale już chyba dojeżdżamy do celu. Chyba tu jest jakiś camper park, ale tu jest jakiś szlaban. Dojechaliśmy do tego camper parku oraz sprawdzę, czy jest miejsce. A ja tutaj podchodzę do tego
słupka. No tutaj zobacz, tickets. No i co, tickets, żeby wyszło? Aha, dobra, English. Weźmy tokens czy parking? Chyba parking, nie? Resident entry, fortune, czyli dla kamperów. Chyba nikt nas nie wyrzucił, jest tylko dla kamperów. Camper Park znajduje się w miejscowości Vincennes i on jest koło autostrady jeszcze przed Montpellier, ale jest już po północy, za Narboną. Jest już po północy, więc no, trzeba gdzieś się przespać, a ja nie chcę przy autostradzie we Francji. No i tutaj ludzie, zobaczcie, rozbili się niektórzy nawet, ale tu nie można przyczepić. No mam nadzieję, że nikt nas nie wypędzi. Można prąd podłączyć, ale trzeba jakieś tokeny kupić. No, zobaczcie, tutaj są jakieś tokeny. Idę kupić te tokeny, zobaczę. Tu jest jakaś taka informacja o ochronie, zobaczcie, kamperów i o włamaniach. Kurczę, no, kamper miał być trochę bezpieczniejszy niż parking. My nie mamy żadnej dodatkowej ochrony. Jeszcze, bo zamierzam ją założyć, ale... No widzicie, no tak. No dobra, no jesteśmy tutaj i mamy światło nawet, bo tutaj był prąd. I powiem wam tak, że tam był jakiś napis taki, dotyczący, znaczy jakichś zabezpieczeń kamperów. Ale tutaej jest trochę kamperów, oni śpią przy otwartych oknach nawet. My też, nie stoją. Nigdy nie wiem, tak, nigdy nie wiem na ile, że tak powiem, trzeba się zabezpieczać, na ile nie. Może jak pojeździmy, nie wiem, 5 lat i nic się nie stanie zupełnie nigdy, no to będziemy bardziej tacy otwarci na to, żeby się otworzyć, no ale się zamknęliśmy. A potem ktoś się włamie. Idziemy z nim. No, to jesteśmy w tym camper parku. O, widzimy, tutaj mamy na zrzut wody. Tylko że wiecie, no, z przyczepą się nie jeździ za bardzo z wodą, więc my nie jeździmy z wodą. Jest słabe w takim jeżdżeniu z przyczepą po camper parkach i spaniu na dziko. Słabo jest z naszą łazienką, jeśli chodzi o mycie się tam. I no nie ma tej wody, także... Dlatego teraz idziemy na kemping. Jedziemy na kemping pod Turynem. I co na tym kempingu? No na tym kempingu chcemy przede wszystkim się oporządzić. No bo maks jedną noc możemy tak na dziko stać. Tak w ogóle to ta miejscowość się nazywa Vincennes. Nie wiem jak to się po francusku czyta, no ale jakbyście szukali na mapie camper parku, no to jak napiszecie sobie w tej miejscowości. To jest koło Narbony. I to jest jakby no dość niedaleko granicy z Hiszpanią. Także jak potrzebujecie jakiegoś camper parku, to jest całkiem w porządku. Płaciliśmy 9 euro za camper park i 4 euro za 8 godzin prądu. Więcej euro za godzinę tutaj się za prąd płaci. Ale camperom zwykle nie trzeba prądu. No i już wyjeżdżamy. Tylko trzeba tutaj jakoś zaznaczyć na tych camper parkach, że się wyjeżdża. Zobaczmy. Tutaj angielski i co? Parking, resident and exit. Dial your personal code 3E D0 1B. I coś nie otworzył. Aha, jest confirm. Dobra. Otworzył, no to lecimy. To zawsze się boję, że zaraz mi zamknę, słuchajcie, i nie pojadę. Generalnie to miasteczko, tak, no nie widzieliśmy go w ogóle, ale jak rano wstałam, wyszłam z przyczepy, to się okazało tak śliczne, takie śliczne tutaj. To są całe takie, kamienne. Tak, całe kamienne uliczki i tak dalej. Myślę, że na przykład Francja na takie zwiedzanie tych małych miasteczek, które są naprawdę, no nie jest to tutaj już tak ten, no tutaj jest naprawdę pięknie. Każdy domek, nawet z daleka widać było, że jest taki naprawdę, o, kościółek jaki piękny. O. Naprawdę, no cudowne miasteczka. Są francuskie miasteczka, są piękne, ale no chodzi o to, że są takie stare, no. No niestety go nie zwiedzimy. No, nie zwiedzimy, no już trudno. Jedenasta 19, tutaj taką cytrynkę fajną mijamy.
ale generalnie mamy korek bardzo duży. Jesteśmy na wysokości Orange w tym, we Francji i jedziemy dalej w stronę Turynu. Wyszło na to, że minęliśmy cytrynkę w pomarańczy. Powiem wam, że bardzo wieje i wszystko nas boli i generalnie ciężko nam jest szybko jechać. A musimy zdążyć przed 20 na ten kemping, żeby nam go nie zamknęli, bo potem znowu będziemy gdzieś koczowali. Ola się ledwo wygramoliła. Jak tam żyjesz? No, jak wczoraj, przedwczoraj. Macieja. Zaraz przewrócisz się, słuchaj. No i zobaczcie, ta cytrynka też tutaj dojechała. Troszkę podgazowała. Oho, coś się zepsuło. Coś się cytrynka niestety rozkraczyła. Może pomarańczy zabrakło. Oho, Jezus. Coś się załamał, gościu. Widzieliście to chwilowe załamanie? A powiem wam szczerze, że gość coś płacze, nie wiem o co chodzi, załamał się. Poszedłem do toalety i już nie ma cytrynki, więc chyba się... A nie, tutaj zobaczcie, tu zjechała. Ja już myślałem, w cień wjechali. No, coś grzebią w tym silniku. Nie wiem, ale ten gość się rozpakał w pewnym momencie, wziął głowę w ten. No ja im nie pomogę, raczej z takim czymś. Jesteśmy na jakiejś stacji. Zobaczcie, facet walczy z tym pistoletem, a ja przed chwilą byłem tam i też walczyłem z pistoletem. Bo się okazało, że nie ma tam paliwa w tamtym dystrybutorze, a pobrał, słuchajcie, zablokował sobie 120 euro. Oni to blokują, po jakimś czasie oddają to, co ten, no ale no bez sensu, jak ja na każdej stacji pobierze i mi zablokuje 120 euro, jak ja tak jadę, to zaraz będę miał 1000 euro zablokowane w ogóle. To jest po prostu chore, to jest paranoja to, co się dzieje we Francji na tych stacjach benzynowych. No i ten facet też nie wie, co zrobić. 12.04, na dworze 34 stopnie, a my jesteśmy w okolicach, wjeżdżamy już w Alpy, jesteśmy w okolicach Grenoble. No, to jest taki tunel między Francją a Włochami, między jak się jedzie z Grenoble do Turynu, to on się jakoś w ferze nazywa, coś takiego. No i mamy korek, 20 minut oczekiwania przez ten tunel i coraz trudniej nam będzie zdążyć na czas. No i tu jest taki widok i tu mamy taką twierdzę, taką fortyfikację olbrzymią. Ładnie tu jest. No, stoimy tutaj ciągle, ale ten czas nam się wydłuża cały czas. No nic, no zobaczymy. No i już jesteśmy tuż, tuż, a ten tunel to ma w ogóle 13 km. W porównaniu do Świętego Roka, który ma około tam 6 km, czyli tak naprawdę jest dwa razy dłuższy. No i kochani, wjeżdżamy do tego tunelu. A w tym tunelu obowiązuje prędkość 70 na godzinę i co 150 metrów mają jechać samochody. I ja tak się tak dziwiłem, że nie otwiera mi facet szlabanu, a to się okazało, że ten szlaban się otwiera dopiero jak jest odpowiednio odległość zachowana pomiędzy tym, jak wcześniejszy samochód pojechał. Już widać światło, także w końcu wyjeżdżamy z tego tunelu. I jest, jesteśmy we Włoszech. Słuchajcie, nie wiadomo o co chodzi. Tamten pas na bramkach płatnych idzie cały czas do przodu. Tutaj nic nie idzie. Tutaj jakaś Red Cross, Czerwony Krzyż wodę rozdaje ludziom. Jakby nie wiem, co tu się stało, ale 7 minut niby stanie na tych bramkach, ale no nic nie idzie do przodu. No tam tu coś szło. I bądź tu mądry, pisz wiersze. No, ruski film, nie wiadomo o co chodzi. Zobaczcie, no ja sam gdzieś Czerwonego Krzyża z brytkami wody. Dobra, jedziemy, ale te koszty to są killerskie, po prostu na każdej bramce tak kroją, że no, nie polecam tędy jechać, zdecydowanie. Jeszcze taka refleksja, że tu jest jak na Zakopiance. No znowu stoimy i znowu nic się nie rusza.